Uroczystą dziękczynną mszą świętą w Bazylice Katedralnej, celebrowaną przez biskupa Wiesława Meringa, rozpoczęły się w piątek uroczystości 50-lecia funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Panie dyrektorze, 50 lat za nami, co przed nami, jakie najbliższe plany? Planami to się dzisiaj nie będę chwalił, dzisiaj świętujemy to, co się udało dokonać. Prawdę mówiąc, przytłacza mnie trochę 600-lecie katedry, no to my, obchodząc 50. rocznicę, no to jesteśmy taki młokos, ale biorąc pod uwagę, że Szpital Wojewódzki imienia Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę ma około 6 miesięcy, to już w ogóle młokos. Będziemy się rozwijać. Myślę, że Państwo widzicie i doceniacie te sukcesy, które dzisiaj szpital osiąga. Szpital się zmienia, szpital przygotowuje program inwestycyjny. To wszystko przed nami. Mam nadzieję, że przez najbliższe, jak będziemy świętować 60-lecie, to już będziecie czymś pochwalić naprawdę. Warto przypomnieć, że uroczyste otwarcie szpitala nastąpiło 9 listopada 1963 roku. Pierwszym jego dyrektorem został dr Tadeusz Laski. Przystąpiono wówczas do sukcesywnego uruchamiania poszczególnych oddziałów i placówek szpitalnych. W tym czasie lecznica dysponowała 421 łóżkami z 12 oddziałami. Cieszę się, że mam zaproszenie na te uroczystości z okazji 50-lecia. Praktycznie ja ze szpitalem jestem związana od 69 roku, a trochę wcześniej jeszcze, ponieważ szkołę pielęgniarską kończyłam też tą na Wienieckiej, więc też już wcześniej byłam związana. Chciałam powiedzieć, że szpital był przepiękny, bo to w 69 roku był nowy, były piękne hole, nie był tak zabudowany jak teraz wewnątrz, były palmy, była kawiarnia, były nowe oddziały, no to był nowy, tak? To było zupełnie inaczej. Z tym, że jakbym miała wspominać pracę pielęgniarki kiedyś, a teraz, na pewno jest dużo łatwiej pracować. Na pewno dużo łatwiej. Jeszcze jestem z epoki, gdzie sprzęt był wielorazowy i bazowało się tylko na sprzęcie wielorazowym. Teraz no niestety i sprzęt jest jednorazowy i wyposażenie sali jest inne i inne są procedury pielęgnowania pacjentów i szkolenia są zupełnie inne, wręcz obowiązkowe, podnoszenie kwalifikacji, więc przez te 50 lat dużo się zmieniło na korzyść i myślę, że pacjenci to we Włocławku też odczuwają. No, sytuacja ta, która jest na rynku pracy, jest taka, a nie inna i dotyka to nie tylko pielęgniarek i położnych, ale wszystkich zawodów. Ale myślę, że ogólnie możemy się cieszyć, że taki szpital we Włocławku jest, był, no jest teraz specjalistyczny, więc rozszerza swoją działalność o wiele jeszcze specjalności, o wiele dziedzin medycznych. Także myślę, wtedy też jest to jakby coś dobrego dla pielęgniarek i położnych, ponieważ też będą mogły znaleźć pracę w tych nowych oddziałach, które będą powstawać, a przynajmniej jest taki plan. Ja bym z tej okazji, że mogę tu zabrać głos, chciałam oczywiście złożyć gratulacje wszystkim osobom, pielęgniarkom, położnym, ale nie tylko, lekarzom, personelowi administracyjnemu, wszystkim tym osobom, które pracowały w szpitalu, a które też już nie pracują, złożyć im serdeczne gratulacje z tego, że no, pracowały w tym szpitalu i są tu dzisiaj na tej uroczystości. Tu przy okazji też wspomnę o salowych, sanitariuszkach, których już w tej chwili nie ma i u wielu jeszcze innych osobach, które już jakby nie pracują. Także mnie osobiście jest bardzo miło i uważam, że szpital idzie no, w dobrym kierunku, bo się rozwija, jest coraz większy, ma nowe specjalności i rozwój w dziedzinie, w medycynie no, niestety jest widoczny, tak samo dotyczy to pielęgniarstwa. To dla mnie zaszczyt, że mogę reprezentować dzisiaj marszałka województwa Piotra Całbeckiego, który prosił mnie, żeby na ręce pana dyrektora przekazać stosowny adres, co uczynię nieco później. I chciałbym, żeby słowa pana marszałka wybrzmiały w taki sposób, że państwo byście nie wysłuchali mojego wystąpienia, więc trochę egoizmu z mojej strony. Szanowni państwo, jedną z aktywności nas ludzi jest to, że organizujemy święta. Święta organizujemy dlatego, żeby zaznaczyć coś ważnego, coś istotnego. W dzisiejszym dniu to jest 50-lecie działalności szpitala we Włocławku. Każde święto ma pewien relatywny nadmiar. Nadmiar życzliwości, nadmiar dekoracji, nadmiar liturgii, nadmiar wydatkowanych pieniędzy, nadmiar przejawiający się w uhonorowaniu
przynajmniej części z osób. Dlatego święto ma posmak raju, święto nakazuje nam być radosnym i myślę, że tej radości w dniu dzisiejszym nam absolutnie nie zabraknie. Święto to również okazja do tego, żeby złożyć gratulacje, złożyć życzenia i żeby podziękować. Gratuluję Państwu wszystkim, tym, którzy dzisiaj są pracownikami szpitala, funkcjonują w tym szpitalu i tym, którzy już nimi być przestali, tego, że przyczynialiście się w tak skuteczny sposób do tego, żeby ten szpital miał tą formułę, ten brand, który dzisiaj posiada i miał doskonałą możliwość, czy przygotowaliście Państwo ten szpital do tego, żeby się rozwijał. I tego bardzo, bardzo gratuluję. Proszę Państwa, dziękuję. Dziękuję za to, że codziennie manifestujecie swoją pracą szacunek do cierpienia. To Państwo jesteście wzorem właśnie ludzi, którzy manifestują szacunek do cierpienia. A życzę Państwu tego, żebyście byli dumni z obecności w tej wspólnocie szpitala, w której funkcjonujecie. Życzę Państwu, żebyście mieli wspólne marzenia dotyczące tego dobra wspólnego, jakim jest szpital. I życzę Państwu, żebyście mieli w swoim otoczeniu wielu, którzy Państwa marzeniom będą sprzyjać. Na pewno do nich należy środowisko samorządu wojewódzkiego, które tutaj mam okazję reprezentować. A teraz, jeśli Państwo pozwolicie, kilka słów skierowanych na ręce dyrektora, oczywiście przez pana marszałka Piotra Całbeckiego. Pragnę serdecznie pogratulować Państwu 50-lecia istnienia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imieniem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku. Tak piękny jubileusz możliwy jest tylko dzięki wrażliwości, wysokiemu profesjonalizmowi i ofiarnej pracy ludzi służących z oddaniem wszystkim potrzebującym. Dzięki poświęceniu tak wielu osób, ich pasji, oddaniu tej szczególnej pracy szpital może się rozwijać i świadczyć opiekę medyczną na najwyższym poziomie. Pacjenci niejednokrotnie czują się zagubieni i przestraszeni swoją chorobą, dlatego tak ważne jest, by nie tylko dobrze leczyć, ale i mieć właściwe podejście do pacjenta. Cieszę się, że specjaliści z Wojewódzkiego Szpitala we Włocławku wypełniają swoją misję z największą starannością, dbając zarówno o zdrowie, jak i o szeroko pojęte dobro pacjenta. Nie mogąc przybyć na tę wyjątkową uroczystość, pragną choć tą drogą podziękować wszystkim pracownikom Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku za ich zaangażowanie w opiekę nad chorymi. Na ręce pana dyrektora pragnę przekazać życzenia wszelkiej pomyślności na kolejne lata działalności, powodzenia w realizacji najważniejszych zamierzeń i osiągnięcia wyznaczonych celów oraz satysfakcji spełnienia tak potrzebnej, aczkolwiek niezwykle trudnej służby drugiemu człowiekowi. Niech uśmiech na twarzy pacjenta będzie dla Państwa nagrodą, dając siłę oraz motywację do dalszej pracy z wyrazami szacunku. Nie zabrakło słów podziękowań, wyróżnień dla wieloletnich pracowników szpitala, a także zapewnień co do przyszłego rozwoju jednostki, będącej pod opieką samorządu kujawsko-pomorskiego. Panie marszałku, 50 lat za nami, jakie następne, w cudzysłowie 50 lat przed nami szpitala włocławskiego? No ja myślę, że same dobre 50 lat nas czeka, abyśmy wszyscy mogli tam w zdrowiu dożyć te następne 50 lat, czego każdemu z mieszkańców Włocławka życzę. Czekają nas inwestycje, czekają nas zakupy nowego sprzętu, rozwój szpitala i będziemy robili wszystko, żeby ten szpital sprostał swojemu znakomitemu imieniu i żeby można było powiedzieć, jesteśmy dumni z Włocławskiego Szpitala w każdym aspekcie jego pracy. Dzisiaj jeszcze wymaga sporo inwestycji. Dzisiaj widać, że są oddziały pięknie wyposażone, są oddziały już, które są oddziałami XXI wieku, ale ciągle jeszcze potrzeba jest nam wielu, wielu inwestycji. Czy jest szansa na to, że ten symboliczny pawilon 13 to tak naprawdę będzie wzór dla pozostałych oddziałów? Ja myślę, że przykład tego pawilonu pokazuje, jak wiele pracy trzeba włożyć, żeby to był oddział na dobrym
poziomie i każdy z takich pawilonów będzie wymagał dużo pracy. Na pewno będzie wymagał dobrej współpracy między inwestorami, a dyrekcją szpitala, ordynatorami, pielęgniarkami, bo przecież to te osoby najlepiej wiedzą, jakie są potrzeby szpitala, jakie są potrzeby każdego z oddziałów i trzeba się bardzo wsłuchiwać w głos środowiska lekarskiego. Monika Grzanka, Telewizja Kujawy.